Szanowanko, to jest film, w którym potrzebuję pomocy. Składam sobie tylną oś jawy TS-350 i nie wiem, czy coś tu jest pomylone w częściach, czy ja wszystko dostałem kompletne, czy też ja tego nie potrafię złożyć. Mianowicie, w czym jest problem? Problem jest w tym, że jest strasznie duży luz i mam wrażenie, że to koło jest przesunięte na prawą stronę. Jak tutaj w teorii zamontowałem wszystko, co miałem zamontować, to jest aż tyle miejsca, cały palec się mieści. A ta część, która tutaj łączy bęben z wahaczem, też ma aż tak duży luz, że jest w zasadzie na samym końcu tej wypustki. Jak się ją tutaj idealnie przyłoży, to prawie że z niej spada. O. Mam tutaj taką tulejkę. I mam jeszcze takie części, które tutaj były niby z tej prawej strony zmontowane. Nie wiem, czy to jest wszystko, czy czegoś brakuje. Jest taka płaska tulejka, taka z kołnierzem, nakrętka i naciągacz koła. Natomiast z tej strony, też nie wiem, czy dobrze zmontowałem, że tą nakrętkę tu, kawałek gwintu wystaje i ośkę dałem z tym kółkiem na końcu od tej strony. Nie wiem, czy tak być powinno. W każdym razie, jak tutaj bęben dochodzi do takiej mniej więcej pozycji, to zakładam, że to jest max. No i wówczas, jak tego się tutaj dopchnie, to właśnie jest strasznie duży luz. Może jeszcze rozbiorę wnętrzności, żeby było wiadomo, czy mam tutaj wszystko, czy czegoś mi brakuje. Tutaj zębatkę mam w ten sposób przykręconą. Że ta tutaj, ten kawałek jakby tej tulejki z tej strony jest zamontowany. A z tej wystaje i nakrętkę dałem na zewnątrz naciągacza. Nie wiem, czy tak być powinno, czy powinna być jakoś bardziej z tamtej strony wkręcona. I ona się tutaj trzyma. Natomiast jak to wygląda tutaj w środku? Z tej strony jeszcze jest tak. Nie wiem, czy tu coś jeszcze powinno być. Jest takie jakby gołe łożysko w ogóle bez żadnej osłonki. No a od tej strony mamy tutaj taką osłonkę, która dosyć ładnie przylega, natomiast nie wiem, czy też nie ma jakiegoś elementu, który powinien tą osłonkę tutaj trzymać, bo w zasadzie można ją wyjąć. Ona tak jest tylko, o, luźno wsadzona, więc można ją wyjąć, bo z tej strony w bębnie jest tylko taki wypuścik i on tutaj wchodzi w środek, więc to jakby sobie tak całkiem luźno latało, więc też nie wiem, czy tutaj czegoś w środku nie powinno być. Ale z drugiej strony, gdyby tutaj coś było, to bęben, bo już próbowałem tam dać jakąkolwiek podkładkę, to bęben by nie wchodził, bo on tutaj już się opiera na tym. Ale z jakąś podkładką byłaby taka szpara, której chyba być nie powinno. Więc bardzo proszę o pomoc, wyjaśnienie, czy jakichkolwiek jeszcze części nie mam i w jaki sposób jest to zmontowane, no bo chyba takiego luzu być nie powinno.